Moim Państwa gościem jest bokser Andrzej Fonfara, mistrz świata w wadze półciężkiej. Mistrzostwa w żadnej dziedzinie nie osiąga się przypadkiem. Sprawdzianem, jakich cech charakteru jest dla boksera ring, będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Kulisy Sukcesu. Fajnie, że przyszedłeś do studia. Dobry, witam. Miałeś 18 lat, jak zostałeś bokserem zawodowym. To jest bardzo młody wiek. W tym wieku tak naprawdę wiele osób jeszcze nie wie, co chce robić ze swoim życiem. Czy to była taka w pełni świadoma decyzja, że przechodzisz na zawodostwo, czy jak to, jakby, jakie były okoliczności? Okoliczności były takie, że no jakoś ta kariera amatorska dosyć dobrze mi szła. Byłem już w kadrze i w takiej szerokiej kadrze na tam już kolejne olimpiady, tak? No i chciałem cały czas zostać w tym boksie amatorskim. No i takim moim marzeniem było jechać na olimpiadę. No, ale już ten boks jakby amatorski no już ukształtował mnie, żeby już przejść na zawodostwo. I tak naprawdę też to wyszło od mojego brata, bo mój brat miał znajomego, który znał jakby trenera Andrzeja Kmitruka i całą tą grupę zawodową. I tworzyła się tak jakby nowa grupa zawodowa, polsko-amerykańska nowa grupa zawodowa. I pojechałem na sparingi jako amator. Pojechałem do sparingi, na sparingi do zawodowców, na trening. Stoczyłem dobry sparing, no i trener Kmitruk powiedział, że się nadaje, tak, że mógłbym spróbować w zawodowstwie. No i czy chciałbym podpisać kontrakt. Oni wtedy zbierali taką jakby... Zbierali młodych chłopaków, wyrywali z tego amatorstwa i, no i, no i chcieli zrobić jakiś dobry ruch. I, no i tak to się potoczyło. Zacząłem trenować. Pierwszą walkę miałem w Ostrołęce. Pierwszą walkę zawodową, leciała ona na Kanał Plus, także to była taka podwójna motywacja, bo i była telewizja. Zacząłeś być już znany. Tak, i pierwsza walka zawodowa. Przyjechało dużo kibiców z mojego miasta i z Warszawy. Także no naprawdę było fajnie. Później chyba od razu po 3 tygodniach wyjechaliśmy tutaj do Stanów i tutaj miałem swoją pierwszą walkę. Także no, tak jakby tak. A ten tak krok właśnie, ten krok wyjazd do Stanów, to też było, znaczy to była taka decyzja głęboko przemyślana, że nie wiem, że tutaj będzie być może łatwiej zrobić wielką karierę, czy to po prostu była decyzja chwili i jakiejś konkretnej właśnie walki, czy sytuacji? To była taka chwila, tak, spontaniczna. Ja tak naprawdę byłem troszeczkę niezdecydowany, tak, wiadomo, młody chłopak, dopiero taki, który wchodzi w to zawodowstwo. Tu już wyjazd do Ameryki, tak, wielkie walki i tak dalej, tak sobie myślałem. Tutaj wszyscy znajomi, szkoła i tak dalej. Dopiero chyba napisałem maturę i no i wszyscy znajomi. Ciężko mi było zdecydować, tak, którą drogę wybrać. No i tu z kolei znowu pojawia się mój brat, który mówi mi, żebym jechał, tak, żebym podpisał kontrakt. Powiedz mi o tym związku z twoim bratem, bo to jest bardzo ciekawe. To jest twój starszy brat? To jest mój starszy brat, i tak. On taki jakby, bo on nie jest bokserem. Nie jest bokserem. Jest starszy ode mnie 7 lat. Także no zawsze jakby był przy mnie, zawsze byliśmy razem. Z nim można powiedzieć, że miałem pierwsze walki bokserskie jeszcze w łóżku, tak. Biliśmy się tam, czy on mnie męczył. I bardzo dobrze z nim żyję, także on mi zawsze pomaga. No i teraz jest moim menadżerem. Jak przyjechałeś tutaj, mogłeś się od razu utrzymywać z boksu i jakie były twoje początki w Stanach? To znaczy ten pierwszy początek mieliśmy jakby ułatwiony, bo przyjechaliśmy tutaj całą grupą. Mieliśmy przyjechać tylko na jedną walkę, wrócić do Polski. Ogólnie taka baza treningowa i wszystko miało być w Polsce. Mieliśmy tylko latać i walczyć tutaj. Ale po tej, ta pierwsza gala no nie przyszło dużo ludzi jakoś i tak pierwsza gala nie wypaliła. Także ta grupa troszeczkę się rozpadła. Ci, którzy tworzyli tą grupę, menadżer, promoter i tak dalej, troszeczkę się jakby pokłócili. Ta grupa się rozpadła, bo na tej gali troszeczkę stracili. No i większość chłopaków chciała wracać do Polski. Ja jako jeden z nich zostałem tutaj w Stanach. Dlaczego? Czułem, że tu jest, tutaj coś zrobię, że tutaj do czegoś dojdę
I chciałem zaryzykować, tak. Stany mi się zaczęły podobać. Mieszkałem tutaj wtedy, jak przyleciałem. Później mieszkałem tu przez 4 miesiące. Jacek Galara, który był wcześniej moim menadżerem, tak samo pomógł mi. Mieliśmy stypendium, mieliśmy mieszkanie. Praktycznie niczym się nie martwiliśmy, tylko byliśmy skupieni na treningu. No i to też bardzo, bardzo pomogło. Twoim trenerem został sam Kolon, który był trenerem również Gołoty. Powiedz mi trochę o tym związku właśnie między bokserem a trenerem, bo to jest ważna rzecz, prawda? Jak to wpływa na podejmowanie decyzji, na wybór ścieżki, na codzienny trening? Jak to było właśnie w twoim przypadku? Na pewno trener jest takim człowiekiem, który potrafi zmotywować. I widzi te rzeczy, których ty nie widzisz w ringu. Na pewno ustalamy strategię i on jest, można powiedzieć, takim jakby przewodnikiem, tak, w tym ringu. Sam bardzo mi pomógł na początku kariery i do dzisiaj jest świetnym szkoleniowcem. Jakieś słabe czy mocne strony, które na pewno tak, kiedy tutaj przyjechałem, miałem taki troszeczkę styl europejski, bardziej proste ciosy, boksowałem bardziej z kontry. Tutaj musiałem jakby nauczyć się tego półdystansu, czyli takiej walki troszeczkę w zwarciu i było trzeba pomieszać te style, tak? Ten styl taki z Europy, gdzie tam zawsze trenerzy mi wpajali, że najważniejsza jest lewa ręka, nogi i tak dalej. A tutaj troszeczkę takiej ringowej wojny, że tak powiem. Tutaj na sparingach, na każdym sparingu tutaj w Stanach po prostu wychodzi się i daje się siebie wszystko, tak jak na walce. W Polsce są to bardziej techniczne i takie spokojniejsze te sparingi. Bardziej więcej jest jakby przykładane uwagi na naukę. Tutaj troszeczkę jest takiej wolnej amerykanki, że tak powiem. Wychodzisz do ringu, musisz dać sobie wszystko. I musiałem jakby pomieszać te dwa style, ale myślę, że to też bardzo mi pomogło, bo byłem też bardzo niewygodny dla tych chłopaków tutaj ze Stanów, bo miałem troszeczkę inny styl. A w jaki sposób wygląda przygotowywanie się do walk? Bo jak dochodzisz do tego, że kiedy już jesteś w tej sytuacji na ringu, potrafisz błyskawicznie podejmować dobre decyzje? No tak, to są takie troszeczkę ruchy bezwarunkowe w tym ringu. Na pewno dużo się myśli i trzeba wykorzystać te błędy przeciwnika. Tak jak powiedziałaś, na pewno oglądam te walki, bo wiadomo, każdy bokser ma lepsze i gorsze strony. Trzeba obejrzeć parę walk, żeby zobaczyć, czym może on cię zaskoczyć, a w jakich akcjach czy w jakich momentach jest słaby. I tutaj, kiedy przygotowuję się do walki, jest to okres około 10 tygodni całego obozu treningowego. Jak wygląda taki dzień treningowy? No taki dzień treningowy. Wstaję rano, zależy za jakim też etapie, tak? W tych pierwszych tygodniach są to 2 do 3 treningów dziennie. Wchodzi w to siłownia, jakiś długi bieg i taki trening bokserski. Później z czasem przechodząc, są to treningi już takie strict bokserskie. I te wtedy już konkretnie sala treningowa, sparingi, tarczowanie, worek, walka z cieniem, czyli cały obóz ogólnie nieraz jest cięższy niż sama walka, bo mam naprawdę 100 rund sparingów, ciężkie przygotowania, bieganie i tak dalej. I te przez 10 tygodni jest naprawdę ciężkiej pracy, a nieraz wychodzi się do ringu i kończy się walkę w pierwszej rundzie, tak? Czy jak bywało ze mną, chyba skończyłem walkę w 27 sekund już w pierwszej rundzie. Także dosyć wygrałeś szybko. Wygrałeś wtedy? Tak, wygrałem dosyć szybko i nieraz ten cały obóz i przygotowania są cięższe niż sama walka, no ale na pewno to co wypracujesz sobie na tym obozie, wtedy jest łatwiej w ringu, tak? Czyli więcej pracy na treningu, a mniej krwi w ringu. Czym wchodzisz na ring? Z jakimi myślami? No na pewno są to pozytywne myśli i jakby nie dopuszczam jakby myśli do siebie, że mogę przegrać, że ta walka się potoczy, tak? Jakoś w głowie rozgrywam już tą walkę na 2-3 dni przed walką, kiedy już naprawdę się zbliża. Jestem odcięty, ale
tam w tej świadomości cały czas myślę, jak ta walka może się potoczyć, jak zaboksować, co on zrobi, co ja zrobię, w jakiej sytuacji. I to jakby motywuje mnie, tak? Myślę, że kiedy wchodzę do ringu i zabrzmiała ten pierwszy gong, ja już po prostu jestem zamknięty w sobie. Słyszę jakieś tam głosy, ale staram się skupić na zawodniku i na tej całej strategii, którą wcześniej ułożyłem z trenerem. Taka duża walka, którą ty miałeś w Stanach z Glennem Johnsonem, to jest walka, która była takim przełomem w twojej karierze. Możesz powiedzieć o tym, jak wyglądało, właściwie dlaczego zdecydowałeś się walczyć z tym przeciwnikiem? To była właśnie część strategii, tak? Był to dosyć doświadczony zawodnik i no, to był też taki krok medialny, tak? On był wcześniej mistrzem świata, boksował naprawdę z gronem świetnych bokserów. I to było taki punkt, w którym musiałem pokazać, że jestem już gotowy na takiego zawodnika. Jeżeli jestem gotowy na takiego zawodnika, to na pewno będę i na tych lepszych, którzy z nim walczyli. I tak, psychicznie, fizycznie czułem się gotowy. To pokazałem w ringu. Wygrałem tą walkę, pokazałem w tej walce, że jednak stać mnie na wygraną z takim zawodnikiem. No bo jeżeli wcześniej padło właśnie nazwisko Glenna Johnsona i na wszystkich jakby portalach bokserskich i w takim półśrodku bokserskim, no wszyscy mówili, że nie mam szans, że Glenn po prostu mnie zmiażdży i wygra. Nie, także nie osłabia cię jakoś taka właśnie negatywna... Nie, właśnie to mnie motywowało, tak, na tych wszystkich komentarzach. Wszyscy mówili, że przegram, że tak dalej, ale to mnie jakby motywowało i chciałem pokazać tym ludziom, którzy we mnie nie wierzyli, że potrafię stawić czoła lepszemu zawodnikowi, bardziej utytułowanemu i wygrać. Ja też gdzieś przeczytałam, że powiedziałeś, mam 24 lata, ale mimo tak młodego wieku nie mam czasu, żeby tracić go na walki z bokserami bez nazwiska. Jesteś ambitny. No tak, jestem ambitny. W boksie trzeba być ambitnym, dążyć do celu i mierzyć w jak najwyższe cele. No i moim celem było zdobycie Mistrzostwa Świata. Tym pierwszym krokiem właśnie była walka z Glennem Johnsonem, ESPN, duża gala, także to jakby była troszeczkę dla mnie presja, ale też nie taka presja jak właśnie na nim, bo on był tu jakby bardziej utytułowany, ja jako młody wilk, młody chłopak wchodziłem do ringu i on myślał, że po prostu łatwo mnie pokona, a tutaj ja pokazałem charakter, pokazałem siłę woli i w tych ostatnich rundach to ja przechyliłem szalę zwycięstwa i tą walkę wygrałem. Także no, bardzo się cieszyłem z tego powodu, pokonałem zasłużenie mocnego rywala, no i to mnie jakby posunęło w rankingach i bliżej mi się tego świata. I dodało ci skrzydeł. Oczywiście. A druga walka, o której chcę wspomnieć, to jest walka, w której walczyłeś mimo kontuzji, miałeś złamaną rękę, tak? Tak, miałem złamaną rękę, właśnie zdobyłem pasz mistrza świata Federacji IBO. Jeszcze liżę rany do dzisiaj. Miałem złamanie i miałem dwa odpryski. A to było złamanie, kontuzja w trakcie walki? Tak, w trakcie walki była to kontuzja w pierwszej rundzie. W tej pierwszej rundzie już mój przeciwnik leżał na deskach dwa razy i za tym jakby moim trzecim szaleńczym atakiem, który miał jakby skończyć walkę, no ta kontuzja się przydarzyła. Złamałem sobie rękę i nie czułem tak tego od razu. Dopiero w drugiej rundzie zacząłem odczuwać tą prawą rękę i z rundy na rundę było coraz gorzej. Ale jesteś szkolony, jak sobie radzić w takich przypadkach? Czy to musiałeś się zachować impulsywnie? Wiedziałem co robić. Tak. On walczył akurat z odwrotnej pozycji. Był pięściarzem leworęcznym. Także musiałem dużo boksować lewą ręką. Troszeczkę bez prawej ręki ciężko jest boksować z takim pięściarzem, ale tu już nie będę wnikał w takie szczegóły bokserskie. Nie pomyślałeś sobie, że może po prostu zrezygnuję, bo jestem kontuzjowany. Znaczy nie. Chciałem tutaj
dociągnąć tą walkę do końca. Wiedziałem, że jest zraniony, bo dwa razy leżał na deskach i no i ta moja lewa ręka jednak też ma siłę i parę razy też dobrze go trafiłem. Także ja chciałem cały czas walczyć do końca, to on w siódmej rundzie się poddał i to ja zostałem mistrzem świata, także myślę, że tu taki upór i wytrwałość w boksie też są potrzebne. Czy zdarzało ci się leżeć na deskach, myśleć, że nie dasz rady wstać, właściwie mieć taki moment takiej słabości? No, miałem w swojej karierze dwa takie momenty, w tej karierze zawodowej, kiedy pierwszy raz przegrałem na punkty, chyba w trzeciej czy czwartej walce. Później nadszedł właśnie, tutaj z Chicago nadeszła kolejna porażka z Derrickiem Findlayem, którą przegrałem przed czasem, leżałem dwa razy na deskach. Co się czuje, jak tak się leży na tych deskach? Co się czuje? No troszeczkę byłem taki, wkręciło się w głowie, tak. Byłem, nie wiedziałem chwilowo, gdzie jestem i tak jakby no nie wiedziałem, dlaczego się na tych deskach znalazłem, tak. Tego nokautującego ciosu nigdy się nie widzi i no i co, wstałem, sędzia mnie wyliczył raz, kontynuowałem walkę, troszeczkę może, bo to była już końcówka rundy, troszeczkę za bardzo chciałem się odkryć za ten pierwszy upadek i dostałem jeszcze drugie ciosy, padłem drugi raz. Wstałem, ale no już nie byłem jakby zdolny do kontynuacji walki i sędzia mnie poddał, także... A czy po takiej porażce przychodzi zwątpienie we własne siły? Bo tak się mówi, że jak spadnie się z konia, to trzeba na niego od razu wsiąść, bo wtedy jakby psychologicznie człowiek zaczyna wątpić w siebie tak naprawdę. Czy to też tak było w twoim przypadku, że doszło do wniosku, może no, jednak znaczy, nie jestem ten, taki... Ten koń jeszcze nie był taki wysoki i szybko zdołałem na niego wskoczyć. No ta porażka jakby... Miałem taki okres, ale to może trwało parę dni, takiego troszeczkę zwątpienia, załamania, tak. Myślałem, może to jednak nie dla mnie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że no nie tacy zawodnicy i nie tacy mistrzowie przegrywali walki. Ja jestem jeszcze młodym chłopakiem, jestem na początku kariery i postanowiłem ciężej trenować, zmieniłem parę rzeczy. Czyli sam się motywowałeś? Tak, sam się motywowałem, wiadomo, cała rodzina zawsze mi pomagała i teraz tak samo jest, także oni też mnie motywowali, mój brat, moja dziewczyna i wszyscy wokoło, moi przyjaciele, którzy ze mną są. Pamiętam, że wtedy od razu po tej walce wyjechałem na wakacje z moją dziewczyną i z moim przyjacielem. Polecieliśmy troszeczkę odpocząć, zrelaksować się i troszeczkę odpocząć jakby od boksu i od tego całego zamętu. I kiedy wróciłem już do Chicago, postanowiłem po prostu jeszcze ciężej trenować i pomyślałem sobie, że no, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I myślę, że dobrze zrobiłem. Pamiętasz sytuację na ringu, w której się najzwyczajniej w świecie bałeś? Znaczy ten strach jest przy każdej walce i przy każdym jakimś większym wyzwaniu. Wiadomo, tylko głupi się nie boi i tak naprawdę ten strach jest taki jakby w moim przypadku pozytywny, tak, motywuje mnie i wiem, że muszę trenować ciężko, że muszę właśnie dążyć do celu i dać siebie wszystko, bo jeżeli nie, no to przegram walkę, tak, jeżeli nie będę trenował, to... A przegrana walka jest dla ciebie czym? No, przegrana walka, już przegrałem chyba w ostatnią walkę właśnie z Derrickiem Findlayem jakieś 4 lata temu albo więcej. Także nie pamiętam już tego smaku przegranej, ale to jest, no to nie jest przyjemne uczucie, tak? To jest trochę tak, jak że świat się wali, czy troszeczkę jeszcze... Tak, troszeczkę tak. Psychicznie, jest to taki stan, że cały czas się myśli, dlaczego się przegrało, mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto, cały czas są takie myśli, ale trzeba je przełamywać i tym, mogę powiedzieć tym, którzy przegrali i przegrywają, że, no, że ja
wróciłem i że trzeba dążyć do celu i te porażki trzeba po prostu przeskakiwać i iść dalej. Mówiłam o tym strachu na ringu. Ja na przykład bokserów kojarzę sobie z rozbitymi nosami, oczami spuchniętymi. Nie boisz się takich skutków fizycznych po prostu walk? Czy jeszcze w tym wieku jesteś, że jakby myślisz, że to są jakby rzeczy, znaczy, które ci w tej chwili jeszcze nie dotyczą? Każdy sport ma jakieś skutki uboczne, tak? Nie tylko boks. No ale w tym boksie jednak dostaje się troszeczkę po tej głowie. Także no jak na razie nie miałem jakichś bardzo poważnych kontuzji. Jeszcze za czasów amatorskich miałem złamany nos, także to wierzysz już było... w opatrzność, w to, że jakby jesteś, że tobie się to nie przydarzy, czy po prostu jakby starasz się o tym nie myśleć? Staram się o tym nie myśleć, tak, to jest ryzyko zawodowe i no i jakby w moim zawodzie to jest normalne, tak, że ma się rozbite nos, czy podbijane oczy. Także ja jakoś szczególnie nie myślę o tym i się tego nie boję. A powiedziałam o opatrzności. Masz tatuaż. Możesz powiedzieć, jaki to jest tatuaż? Tak, jest to polski orzeł z rękawicami bokserskimi i na dole napis Boże, daj mi siłę. No na pewno tak, wierzę w opatrzność przed każdą walką, jakoś tam w zaciszczym miejscu modlę się i wierzę, że jakby to daje mi siłę i no i tam gdzieś jest ktoś, kto jakby patrzy na mnie, tak, i mi pomaga. Ale no, zawsze się modlę jakby za obu pięściarzy, tak, żeby nic się nie stało też mojemu przeciwnikowi, żeby ta walka była fair, żebym po prostu wygrała, ale no też nie zrobił mu jakby krzywdy, tak. Poza walkami prowadzisz też klub bokserski Hyper Fight Club. To jest taki twój plan B, w razie gdyby boks jakby nie był tą ostateczną, jakby ostatecznym celem dla ciebie? No tak, zawsze na pewno trzeba mieć plan B, nawet plan C. I tak, prowadzę klub z moim przyjacielem, którego tutaj poznałem, Bogdanem Maciejczykiem, który jakby... No teraz jest takim człowiekiem, który jest bardzo blisko mnie. Od 5 lat się znamy tutaj i od tych 5 lat jakby pomaga mi też w mojej karierze. Razem prowadzimy klub i prowadzimy też młodzież. Jakby trenujemy i pokazujemy, że jednak przez sport można dużo i można zostać kimś, tak? Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Gdzie widzę siebie za 5 lat? To się zobaczy. Ja jestem takim człowiekiem, który jakby nie planuje na jakąś dłuższą metę. Myślę pozytywnie, także myślę, że będę mistrzem świata kolejnych federacji i przez to, że będę mistrzem świata i dobrym bokserem, przez to też będę dobrym człowiekiem. Dziękuję ci za przyjście do studia. Dziękuję, pozdrawiam.